Rafał, to już chyba godziny tylko dzielą nas od startu nowej rundy. Górnik przygotowany, jak ocenisz to na gorąco teraz? No przygotowany, przygotowany. Wiadomo, że pierwszy mecz to też taka jakaś mała, brakuje mi słowa, weryfikacja nasza i gdzieś tam ekscytacja, że to wracamy do gry. Ale myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani i w Mielcu już to pokażemy. Mówisz o ekscytacji, te przygotowania nie były wcale najdłuższe, ale były dosyć intensywne. Spędziliście je tutaj na boiskach bocznych, ale przede wszystkim w Belek na obozie. Masz poczucie, że ta praca była naprawdę dobrze wykonana? No tak, no nie było dużo czasu, więc tą pracę musieliśmy zmieścić w tych tak naprawdę 3 tygodniach, taką intensywną, żeby po prostu się przygotować do tego całego półrocza, nie tylko do pierwszego meczu, to jest ważne, ale myślę, że tą pracę zaczęliśmy już przed pierwszym treningiem, gdzie każdy gdzieś tam indywidualnie trenował i swoją kondycję czy gdzieś bazę tlenową przygotowywał pod to, żeby od pierwszego treningu być już na 100%. Jakbyś miał wskazać, co może być największym atutem Górnika tej wiosny, to powiedziałbyś? To powiedziałbym. Końcówka zeszłej rundy, więc mam nadzieję, że będziemy kontynuować to, co robiliśmy. I mamy zgrany zespół i myślę, że fajnie to wygląda i liczę na to, że będziemy kontynuować to, bo było dobrze, a mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. No to na koniec słów kilka o rywalu. Rywal niewygodny na pewno, który potrafi pokusić się o niespodzianki, grający dobrze, szczególnie u siebie. No, jak przyszedł nowy trener, to Mielec gra zupełnie inaczej niż za poprzednich szkoleniowców i widać, że idzie im to dobrze i naprawdę fajnie grają w piłkę. Tak jak mówisz, przede wszystkim u siebie grają, no, bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć, że super, bo zdobywają te punkty i grają w piłkę, mają stałe fragmenty groźne i mają taki wachlarz swoich rozwiązań, że trzeba być uważnym na to wszystko. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dziękuję.